Hej kochani, witam was w nowym odcinku w mojej serii pod tytułem Resident Evil 2. Jesteśmy już znowu z naszym Leonem i zabieramy się za granie. Tutaj podczas przetwarzania filmu widziałam, że mam nie połączone ze sobą amunicje. I to chyba tyle. No nie, nie chcę być inaczej. Kurczę, mało mam tego, powiem wam. Dobra, na razie nie panikujmy. Tu już wszystko przeszukałam. Dobra, lecimy. A tu nic nie ma? Nie. Zapewne będzie ten sam motyw jak w przypadku Claire, czyli przesuwanie posągów, aby otrzymać klejnot czerwony. Tylko ciągle nie mogę sobie przypomnieć, co my będziemy zbierać zamiast tych kamieni, jak to było w przypadku scenariusza A. Jestem bardzo ciekawa. No nic, okaże się. Tym sposobem mamy już dwa, które możemy użyć, ale zanim tam pójdziemy, ja bym jeszcze tutaj się udała, bo tutaj było biuro, pamiętam, Chrisa Redfielda, w którym urzędował razem z Jill Valentine. Dobra, zróbmy to w ten sposób, nie marnujmy amunicji. I co my tu mamy? Najpierw za dobrociami się. O nie, Magnum. No to powiem wam, żyć nie umierać. Ale to jest... tak, tutaj mamy shotguna. W przypadku Claire mieliśmy kuszę. I rozumiem, że Magnum jest w zastępstwie za wyrzutnię rakiet? Czy jakoś tak? Już nawet nie pamiętam. Tak, taki granatnik, o, może za ten granatnik. Poszperajmy tutaj. O! Widzicie, nawet nie wiedziałam, że tam coś może być. Tu wszystko trzeba sprawdzać. Dobra, a na biurku Chrisa mamy pamiętnik. Standardowo. Ale tu pod pamiętnikiem nic nie ma. Jeszcze musimy pamiętać, że mamy ten kod 2236. On jest na pewno do tego sejfu na samym dole. Tak sobie myślę, jak tu by ich ominąć. O nie. Dobra, niech będzie. O, zabijanie ich to by byłoby bezsensowne. No i widzicie, spotkaliśmy Sherry, która właśnie przedostała się zapewne tym szybem wentylacyjnym, znaczy nie szybem wentylacyjnym, no może szybem wentylacyjnym, nieważne. Wtedy ją, pamiętam, Claire goniła. Także to się wszystko tak naprawdę logicznie i fajnie zazębia. Oj, potrzebujemy skrzyni, już to widzę. A ja potrzebuję roślinki. Have you seen
seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. Okej. Teraz tak sobie myślę. Czy pójść tędy? To oczywiście jest zamknięte, bo nie mamy kluczyka. Ale może pójdziemy tutaj. Ale i tak się zaraz będziemy wracać. Ja bym się tu przeszła właśnie. O kurde. To był, wiecie co, jestem w szoku, bo to nie miało tak być. To mamy utrudnioną sprawę. Może gdybym się wstrzymała z przyjściem do tego pomieszczenia. Przecież ja jeszcze tamtędy będę 10 tysięcy razy przechodzić. Ale kapa. Tak jak udało mi się Claire to tego uniknąć. Aha, tutaj mam ustawić przecież. Tak, tutaj jestem w czarnej. Wiecie jakiej. Dobra, już wiem co się zbierało zamiast kamieni. To były takie jakby pionki, szachownicy. Tak to, takie, tak mi się to przynajmniej zawsze kojarzyło. Ale lipa. No i co, wracamy się, bo ja muszę iść. Dostaliśmy klucz, który będzie nam, wiem gdzie musimy go użyć. Ale tu stracę teraz amunicji. Poczekajcie. Magnuma na pewno nie będę zużywała na takie pierdoły. To był fart, widzieliście to? Ja już mam danger. Nie, czerwony kołcian, okej. Ja pierdzielę. No, powiem wam ostro. Przynajmniej jeden nie żyje. Spadam stąd. Słuchajcie, spadam stąd. Jezus, mam danger. Ja pierdzielę, ale kapa. A tu nic nie ma. Nie. Dobra, uciekamy. Tutaj na dole mamy pokój ze skrzynią, więc zabierzemy sobie apteczkę, znaczy się roślinki albo spray. Wiecie, ja zawsze wolę zostać ugryziona, jak mam wykorzystać całą swoją amunicję, naprawdę. Przynajmniej jeżeli chodzi o tą grę. No nie,
Dobra, moment. Nie, 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 nie. Ja tu zginę. Naprawdę zginę tu. A nie chcę. Jestem tak blisko save'u. To co, idziemy naokoło? No masakra jakaś. Dobra. Idziemy naokoło, bo no nie dam rady. Tutaj będę musiała zabić tych dwóch zombiaków. I pójdziemy naokoło. Sorry za to milczenie, ale po prostu myślę, co tu zrobić. No. Ale nie mam innego wyjścia, jak iść naokoło. A jeżeli jeszcze coś się pojawi tam na górze, jakieś lizardy, no to nie mam szans, bo mam danger. Czerwona roślinka, to nic mi to nie da. Proszę, żeby tu lizardów na razie nie było. Nie, jest ok. Dobra, niestety musimy iść naokoło. Bardzo was za to przepraszam, ale nie byłam przygotowana, że na dole będzie tam tyle zombiaków. Ale tu zaś przy tej skrzyni też będą zombie. Jezu. Tak, to odkładamy tutaj. Magnum też. Ja bym sobie już wzięła ten klejnot. Oczywiście spray potrzebujemy jak najbardziej. I to odkładamy na razie. Weź ten spray. Się zastanawiam, czy tego shotguna chociaż jednego nie... Ale co mi w sumie to da? Nie wiem. Ja bym może na razie ten zabór odłożyła. Nie wiem, czy on mi jest tu potrzebny teraz, czy nie. Wezmę sobie za to shotguna. A tu się tylko 5 naboi mieści. Jezus, co to za dźwięki? Teraz mnie szlak trafi. Poczekajcie, muszę zamknąć okno. Okej, jestem. Dobra, spróbujmy tak. Spróbujemy tym shotgunem. Pięć naboi. Dobra. Chodź tu. Nie mam zamiaru na ciebie marnować amunicji. Tak jak w przypadku twoich kolegów. No i ten też tu jest, no naprawdę. Nie, wiecie co?
Mi się teraz przypomniało, że teraz tam będzie tyle tych zombiaków. Wiem, że kręcę się strasznie, ale... Teraz jak mam shotguna, to pójdźmy tędy. Bo przecież tam tych kabli nie, te kable nie zostały włożone. I tyle ich przecież tam wyszło z tych okien. To ja dołem również nie mogę iść. Znaczy się mogłabym, ale równie dobrze mogłabym stracić na tym mnóstwo amunicji. Co mnie podkusiło iść tam? No ja nie wiem. Od razu sobie zaraz zmienię na shotguna. Trzeba strzelić tak, żeby za jednym zamachem urwać łeb wszystkim naraz. Nie no, wszystkim nie da rady, ale... Już sobie sprawdźmy. Nie, tak, nie o to mi chodziło. Tak, dobra. Chwila prawdy. Widzieliście to? Widzieliście to? Pięknie. A teraz to już tylko tym będziemy strzelać. To było piękne, muszę wam powiedzieć. I zasłużyliśmy na safe. Dobra, tylko shotguna to ja bym już schowała, albo nie, niech leży, zostawmy to, bo jeszcze tam jest jedno pomieszczenie, którego nie jestem pewna. Nie jestem pewna, co mogę tam spotkać. Co by było, jakbym zasejwowała, nie wiem, powiedzmy tu. Ciekawa jestem, czy będzie mi na tej Claire, czy będzie mi czytał tego save'a później, czy nie będzie mi go czytał. Zobaczymy. Dobra, dwa save'y zostały. Ja sobie jeszcze tylko to naładuję na 5, żebym miała. Ok. I te naboje sobie schowam. Dobra, ruszamy dalej. On jest jeszcze gdzieś do użycia, słuchajcie. Nie wiem, czy nie do kanału właśnie. Cicho. Nie ma nikogo. To co? A to jest film do wywołania. A wywołajmy go, no co? Ale czy mi teraz starczy miejsca? No nie starczy mi miejsca. Słuchajcie, musimy odnieść ten film. Musimy iść go wywołać. Nie nastawiłam stopera. Czekajcie. Dobra. Co ja robię? No, to jest to samo co Claire. Nic nowego. Tylko tak w ramach ciekawostki, bo wcale tego nie potrzebujemy. Dobra, już lecimy, bo...
Tak naprawdę nic konkretnego jeszcze nie zrobiłam, a już tyle czasu minęło. Okej. Czyli musimy iść tutaj. Jestem ciekawa. Okej. Nie, 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 jeszcze kurde, cofnąć się, bo to przecież ten ładunek wybuchowy. Musimy stamtąd wziąć, jeżeli w ogóle tam jest. Nie. Teraz się w takim razie zastanawiam, czy shotgun, czy co? Nie, no chyba na razie zwykła broń. Weź tą roślinkę. Kurde, albo jeszcze wstrzymaj się z tą roślinką. Nie. Bo nie wiem, czy tu coś będzie do połączenia, czy nie. Gdzie tu są jeszcze jakieś? Tutaj jest. To jest ten policjant. Chodź tu. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Nie, oni są szybcy. To jest niemożliwe, wiecie? Za szybcy oni są. Tam już widzę, mi coś się świeci. Memo to Leon. Nie przeczytałam. O, bardzo dobrze. Tu są klucze jakieś. Aha, small key. Wiem już nawet do której i gdzie mogę to użyć. Na pewno tam pójdę. Kolejny klucz. Tak wiedziałam, tak myślałam, że ja tej roślinki nie dam rady teraz zabrać. Dobra, zróbmy to tak. Ja potrzebuję się dostać na samą górę. Odblokuj to. Dobra. Na samą górę, żeby zużyć ten mały kluczek. Tak zróbmy. Może tam będzie coś fajnego. Czy jakaś amunicja, albo do magnum, albo do shotguna. Tyle kluczy, kurde, gdzie ja jeszcze mam to zużyć? Na pewno do piwnicy. No Jezus, tam będzie tragedia, bo tam muszę shotguna wziąć. Tam będzie tyle tych zombiaków strasznych. Tutaj jest do otworzenia ta szuflada. Co to jest? A to jest... Co to jest? O kurcze, pieczone. Chyba jakiś, nie wiem, upgrade broni. Chyba. O co w tym chodzi? Nie wiem. Nie wiem, w każdym bądź razie... Myślę, że teraz czas iść włożyć te czerwone diamenty. Pozbędziemy się tego przy okazji. No i będziemy się... Udamy się w stronę kanałów. W takim razie. Zastanawiam się, gdzie w takim razie jest ta... Ta bomba, która jest do skonstruowania, żeby wywalić te drzwi, gdzie jest ten cały komendant. Albo zostawmy na razie tego shotguna. Idźmy w ten sposób. Tutaj zaś się będziemy skradać. Tutaj przecież też będzie jeden lizard, bo nas tu niedawno zaskoczył swoją obecnością. Ja bym tu shotguna wzięła.
tutaj coś jest. Ja tutaj w ogóle nie przeszukiwałam tego pokoju, powiem wam. Czy ja go muszę zabijać? Okej. Nie było tak źle. I tu zapewne będzie druga, kolejny ten taki jakby ala pionek, ja to tak nazywam, bo mi się to naprawdę z taką szachownicą kojarzy. Zgadza się. A jeszcze ten safe. Jezus, ale fart. Jeszcze ten safe. 2236, prawda? To chodźmy tam jeszcze na dół. 2236. A gdzie ja jeszcze mam ten jeden klucz wykorzystać? To mnie zastanawia. Tutaj wykorzystamy jeden do piwnicy. To na pewno. Uff. Straszą mnie. A, on podwójnie strzela. To fajna sprawa, fajna. Okay, i który klucz mi odpadł? Tamten. Jeszcze prezent. Okay, dobra, to zobaczymy, do czego on jest potrzebny, bo ja już nie pamiętam. No nie. Serio? Powiem wam, naprawdę fajna sprawa. Nie no, widzę, że wstał jeszcze. Dwa, trzy, sześć. Okej, mam amunicję do shotguna. I mapę. Ale się udało. Ale teraz będzie przerąbane. Tu trzeba wziąć shotgun. Właśnie, zaczyna się. Ale może zacznijmy od tego. Nie, powiem wam, że naprawdę niezła jest ta broń. Bardzo fajnie. Co, kołtem pewnie, prawda? A nie, nawet nie. Dobra. I widzicie, trochę tu straciliśmy, a tu? Nie, jeszcze nie. Poczekajcie. Może te roślinki wezmę, jak będę stąd wychodziła. Jezu, ostatni nabój. I co ja zrobię tam na dole? Jeżeli w ogóle tam coś będzie. Dobra. Ja nie zasejwowałam, prawda? Słuchajcie, nie słyszę tu nikogo. Dobra. Ło. Udało się. A nikogo nie słyszałam. Nie no, nie mam amunicji, także...
Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Słuchajcie, poznaliśmy bardzo tajemniczą kobietę, która nazywa się Ada Wong. Przyszła tu kogoś szukać, pewnego mężczyznę. Ale na dobrą sprawę nie wiemy już o niej nic. Poprosiła nas o spróbowanie przedostać się tymi drzwiami, no ale musieliśmy jej pomóc w przesunięciu furgonetki. Ja mam nadzieję, że tam będzie jakiś safe. Ada, wait! Tutaj co jest? Może jakiś pokój z save'em? Tu są psy, no nie? Dobra, ale tu na razie... Tu na razie nic nie wskuramy. Bo tu potrzebujemy łomu, żeby otworzyć ten... Żeby otworzyć to zejście w dół. Widzicie, tutaj coś jest. Kolejny film, ale ja sobie ten film już daruję, bo ja nie mam... Panel. Ale można tędy przejść, ok. Pełno roślinek, których notabene nie zbieram, ale by się przydało. Let me guess. You must be Ben, right? Get up now. What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Na
Słuchajcie, odnaleźliśmy tego faceta, którego szukała Ada, ale też kolejny dziwny typ, bo nie chce wyjść z celi, on ma te kluczyki. Generalnie moim zdaniem bardzo dziwna postać. Jak słyszeliście, zbliża się tu William Birkin. Tym bardziej musimy się stąd zmywać. Mamy już ten łom, więc możemy go tutaj użyć. Obawiam się, że ten psiun tu wyskoczy. Schodzimy na dół. Aż się boję. O Boże, pająki. Boże, spieprzamy stąd. Dajcie mi save, proszę was. O, chyba tutaj będzie. Bym sobie zakończyła tutaj ten odcinek. Tak jest. Połączymy sobie jeszcze tylko te ribbony. Okej. Okay. Znowu to samo. Zapiszę jeszcze raz, bo boję się. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że byliście ze mną. Do następnego. Cześć.